Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj o wyłącznikach różnicowo-prądowych, zwanych także różnicówkami lub po prostu RCD, ale także wyłącznikami czy nawet bezpiecznikami przeciwporażeniowymi. Powiem, do czego służą, jak są zbudowane, jak działają, jakie mają parametry, jak je dobierać, jak podłączać i jak sprawdzać. Film z założenia jest przeznaczony dla osób początkujących. W związku z tym będą pewne uproszczenia oraz poruszane wybrane, moim zdaniem, najważniejsze kwestie dotyczące wyłączników różnicowo-prądowych. Pominę lub bardzo uproszczę na przykład kwestie formalne i prawne dotyczące pomiarów. Chcę bardziej skupić się na temacie widzianym od strony użytkownika niż projektanta czy pomiarowca. Do czego służą wyłączniki różnicowo-prądowe? Ich podstawowym zadaniem jest ochrona przed porażeniem. I kluczowe jest tutaj słowo przed, czyli nie w trakcie porażenia, ale przed jego wystąpieniem. Mają reagować, odłączając zasilanie w przypadku wykrycia uszkodzenia lub anomalii w obwodzie, które mogą doprowadzić właśnie do porażenia. Należy tu pamiętać, że nie ma w 100% skutecznych zabezpieczeń. Nie każde niebezpieczne uszkodzenie w obwodzie wyłącznik różnicowo-prądowy może wykryć i zareagować. Różnicówka może także ochronić przed skutkami porażenia już w jego trakcie, jeśli odpowiednio szybko uda się jej wyłączyć zasilanie. Jednak tylko w niektórych przypadkach. Na przykład, jeśli dotkniecie jednocześnie L i N, prawdopodobnie nie zadziała i nie odłączy zasilania. Pamiętajcie więc o zachowaniu ostrożności przy niebezpiecznych napięciach i mocno ograniczonym zaufaniu do zabezpieczeń. Wyłączniki różnicowo-prądowe mogą chronić także przed skutkami uszkodzeń, w tym ryzykiem powstania pożaru. Jak są zbudowane i jak działają wyłączniki różnicowo-prądowe? Głównym elementem jest przekładnik Ferrantiego. Składa się z pierścienia, przez który przechodzą lub są odpowiednio nawinięte przewody fazowe i neutralne oraz uzwojenie wtórne. W normalnych warunkach suma geometryczna prądów płynących jest równa 0, czyli taki sam prąd wpływa, jak i wypływa. Czyli po prostu nie ma upływu poza obwód, na przykład do ziemi czy do przewodu ochronnego. W takim przypadku w uzwojeniu wtórnym nie indukuje się żadne napięcie. Jeśli natomiast pojawia się odpowiednio duża różnica pomiędzy prądem wpływającym i wypływającym, czyli upływ poza obwód, na przykład do ziemi czy przewodu PE, w uzwojeniu wtórnym wygenerowana zostanie siła elektromotoryczna, proporcjonalna do prądu upływu i cewka rozłączy styki. Dla uzyskania odpowiedniego wzmocnienia stosuje się przekaźniki spolaryzowane z magnesem stałym. Bardzo upraszczając, pola elektromagnetyczne wzajemnie się równoważą, jeśli mają tą samą wartość, jak na wadze szalkowej. A jeśli któraś z nich przeważa, w uzwojeniu wtórnym pojawia się napięcie zależne od tej różnicy. Są też elektroniczne wyłączniki różnicowe prądowe o tak zwanym działaniu pośrednim. Jednak ze względu na konieczność zasilania elektroniki nie są powszechnie używane. Nie są też traktowane jako pełnoprawne zabezpieczenie. Aby móc w prosty sposób sprawdzić działanie i częściowo sprawność różnicówki, w warunkach domowych producenci umieszczają przycisk test, symulujący upływ prądu o odpowiedniej wartości. Producenci w instrukcji podają, jak często należy testować tym przyciskiem wyłącznik różnicowo-prądowy. Zazwyczaj jest to raz na miesiąc. Tu należy pamiętać, że w czasie testu wyłącznik powinien zadziałać i rozłączyć obwód. Dlatego lepiej wcześniej wyłączyć urządzenia wrażliwe na nagły zanik zasilania, np. komputery stacjonarne, bez podtrzymania zasilania, nagrywarki, a także działające w tym czasie urządzenia jak pralka czy mikrofalówka. Wspomniałem wcześniej o odpowiednio dużym prądzie różnicowym potrzebnym do wyzwolenia przekaźnika i zadziałaniu wyłącznika różnicowo-prądowego. Co to jest ten prąd różnicowy? Jest to wartość różnicy pomiędzy prądem wpływającym a wypływającym, czyli wartość prądu upływu, prądu, jaki wypływa poza obwód, na przykład do przewodu PE czy do ziemi. Pokażę to na rysunku. I mamy tu pierwszy podział wyłączników różnicowo-prądowych ze względu na czułość. Wysoko czułe. Prąd różnicowy nie większy niż 30 mA. Takie najczęściej spotyka się w domowych rozdzielnicach. Stosowane są jako ochrona przed porażeniem. Średnio czułe. Prąd różnicowy pomiędzy 30 a 500 mA. Stosowane tam, gdzie nie można zastosować wysokoczułych oraz nie ma wymagania stosowania wysokoczułych, np. w obwodach zasilających urządzenia o znacznym upływie, czy też zawierających filtry czy pojemności. Ładujące się kondensatory mogą powodować efekt odbierany przez różnicówkę jako upływ. Mogłoby to doprowadzić do niepożądanego rozłączania i uniemożliwić korzystanie z urządzenia. Na koniec niskoczułe. Prąd różnicowy powyżej 500 mA. Stosuje się np. do ochrony przed pożarem wywołanym uszkodzeniem instalacji elektrycznej lub zbyt dużym upływem prądu poza obwód. Tu ważna informacja. Dobór wyłącznika różnicowo-prądowego nie jest przypadkowy. Nie należy wymieniać na inny, szczególnie o większym prądzie różnicowym, bez pewności, że zostanie zachowana wymagana ochrona. Prąd różnicowy najczęściej podawany jest w amperach, a właściwie w częściach ampera. 30 mA to 0,03 ampera.
0,03 A. A 0,3 A 0,3 A to 300 mA. Z praktyki wiem, że łatwo to o pomyłkę, dlatego chciałbym zwrócić na to uwagę. Ze względu na czas działania, wyłączniki różnicowo-prądowe dzielimy na bezwłoczne, krótkozwłoczne o czasie opóźnienia co najmniej 10 ms oraz selektywne, działające z opóźnieniem, przeznaczone do współpracy z bezwłocznymi lub krótkozwłocznymi w układzie szeregowym. Bezwłoczne nie posiadają dodatkowych oznaczeń, jedynie pusty kwadrat. Krótkozwłoczne oznaczane są literką G w kwadracie, a selektywne literą S w kwadracie. Na ekranie porównanie charakterystyk produktów Itona oraz czasy zadziałania pochodzące z katalogu tego producenta. Link do katalogu macie w opisie. Odczytujemy je, podobnie jak dla wyłączników nadprądowych. Pionowa oś to czas, a pozioma prąd różnicowy. Zakreskowany obszar to przedział, w którym znajduje się wartość prądu i czasu. Na przykład dla wyłącznika różnicowo-prądowego bezwłocznego o prądzie różnicowym 30 mA i jednokrotności prądu różnicowego czas zadziałania powinien wynosić nie więcej niż 300 ms, czyli zawierać się pomiędzy wyłączeniem natychmiastowym a 300 ms. Natomiast dla typu G będzie to przedział pomiędzy 10 ms a 300 ms. Podobnie można odczytywać wartości przedziałów czasowych dla innych prądów różnicowych. Zwróćcie uwagę, że górna granica dla bezwłocznego i krótkozwłocznego wyłącznika pokrywają się. Różnica jest jedynie w 10-milisekundowym opóźnieniu. Natomiast zakres czasowy dla typu selektywnego nie pokrywa się z obszarem działania ani bezwłocznego, ani krótkozwłocznego. Na tym właśnie polega selektywność. W pierwszej kolejności powinien zadziałać wyłącznik różnicowo-prądowy najbliższy odbiornikowi, bezwłoczny lub krótkozwłoczny. Dopiero po maksymalnym czasie jego zadziałania może zadziałać wyłącznik selektywny. Należy tu pamiętać o podobnym stopniowaniu prądu różnicowego. Prąd różnicowy wyłącznika bliższego odbiornikowi powinien być mniejszy niż prąd różnicowy selektywnego. Kolejny podział to typ wyłącznika różnicowo-prądowego. Wokół stosowania danego typu jest już wiele kontrowersji i głosów mówiących o zaostrzeniu przepisów. Obecnie przepisy nie definiują typu, a jedynie mówią o konieczności zabezpieczenia wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Przedstawiając typy, przedstawię także moją subiektywną ocenę. Na ekranie typy wyłączników różnicowo-prądowych. Skupimy się na trzech typach najczęściej spotykanych w domowych rozdzielnicach. AC, A i B. Typ AC reaguje tylko i wyłącznie na prądy różnicowe sinusoidalne. To jego największa wada. W domowych warunkach takich odbiorników nie ma wiele. Są to głównie urządzenia pozbawione elektroniki, jak na przykład żarówki starego typu, te z włóknem, zasilacze transformatorowe, niektóre grzałki, na przykład w piekarniku bez płynnej regulacji, wentylatory też bez płynnej regulacji, niektóre urządzenia AGD i RTV. Ważniejsze jednak, przed jakimi prądami różnicowymi mogą nie ochronić. A takich urządzeń mamy już dużo więcej, na przykład powszechnie stosowane zasilacze impulsowe, które mogą być w urządzeniach RTV, AGD, komputerach, zasilaczach do laptopów, ładowarkach do telefonów, pożarówki LED-owe czy suszarki i wentylatory z regulacją prędkości. W opisie link do filmu na ten temat, który serdecznie polecam wszystkim zainteresowanym, jak w praktyce działa typ AC. Jaka jest w takim razie ich zaleta? Jest jedna. Cena. Są po prostu znacznie tańsze, a obecnie nadal dopuszczone do użytku. Osobiście absolutnie nie polecam do ogólnego użytku. Jedyny wyjątek w przypadku urządzeń, gdy mamy pewność, że będą działały poprawnie. Na przykład z grzałkami sterowanymi ręcznie lub stycznikiem czy łącznikiem podłączone na stałe. Często spotyka się instalacje, gdzie cena jest jedynym wyznacznikiem sposobu wykonania. Często ochrona jest realizowana przez jeden tylko wyłącznik różnicowo-prądowy na wszystkie obwody. I to jeszcze typu AC. Zarówno bezpieczeństwo, jak i funkcjonalność takiej instalacji to często najniższy możliwy dopuszczalny przez prawo poziom. Przejdźmy do typu A. Chroni przed prądami różnicowymi, takimi jak typ AC, ale dodatkowo także przed wyprostowanymi jednopołówkowo oraz przed upływem prądu stałego do 6 mA. Prądy różnicowe, przed którymi chroni typ A, a nie chroni typ AC, mogą występować np. w suszarkach do włosów, ściemniaczach, regulatorach prędkości wentylatorów, zasilaczach impulsowych, komputerach, ładowarkach, sterownikach LED, płytach indukcyjnych czy ładowarkach do pojazdów elektrycznych. Moim zdaniem w większości przypadków właśnie ten typ będzie odpowiednim wyborem. Typ B chroni przed prądami różnicowymi takimi jak typ A oraz dodatkowo stałymi, praktycznie wszystkimi prądami różnicowymi o częstotliwości do 1 kHz. Stosujemy je tam, gdzie zaleca to producent urządzeń, często w przypadku zasilaczy awaryjnych, falowników czy przemienników częstotliwości. Poza typem i prądem różnicowym, wyłączniki różnicowo-prądowe mogą być jedno- lub trzyfazowe.
Do zabezpieczenia obwodów jednofazowych z założenia przeznaczone są włączniki jednofazowe. Oferują one większe bezpieczeństwo. Dla takiego wyłącznika prąd międzyfazowy także jest prądem upływu. Dla wyłącznika trójfazowego prąd międzyfazowy nie będzie prądem upływu. Geometryczna suma prądów wypływających i wpływających będzie równa 0 i wyłącznik nie odłączy zasilania. W instalacjach domowych trzyfazowych zastosowanie trzech jednofazowych wyłączników różnicowo-prądowych po jednym na każdej fazie oraz trzyfazowego dla urządzeń trzyfazowych zapewnia także większą funkcjonalność instalacji. W przypadku uszkodzenia i zadziałania wyłącznika tylko część obwodów będzie odłączona, pozostałe mogą działać. W przypadku niektórych awarii nie będzie możliwe załączenie napięcia do czasu usunięcia przyczyny, co może trochę potrwać. Jeśli będzie zastosowany jeden wyłącznik różnicowo-prądowy dla całej instalacji, całe zasilanie zostanie odłączone. Kolejny parametr to prąd znamionowy, czyli maksymalny prąd, jaki może bezpiecznie płynąć przez wyłącznik różnicowo-prądowy. Maksymalny, czyli może być znacznie większy niż wymagany. Nawet lepiej mieć zapas, zwłaszcza że nie wpływa to znacząco na cenę. Ważne, aby prąd znamionowy nie był mniejszy niż rzeczywisty w normalnych warunkach. Ostatnim już istotnym parametrem z punktu widzenia doboru do domowego użytku jest napięcie znamionowe, czyli napięcie, przy którym powinien pracować wyłącznik różnicowo-prądowy. Dla typowych instalacji domowych będzie to oczywiście 230 V dla jednej fazy i 400 V napięcia międzyfazowego oraz 230 fazowego dla instalacji trójfazowych. Gdzie stosujemy wyłączniki różnicowo-prądowe? Przede wszystkim wszędzie tam, gdzie jest to wymagane przez przepisy. Tu, gdzie nie jest to wymagane i nie jest zabronione lub nie ma przeciwwskazań, zdecydowanie polecam stosować. Gdzie nie stosujemy wyłączników różnicowo-prądowych? Przede wszystkim w instalacjach o układzie TNC. Wynika to z zakazu przerywania przewodu ochronnego, a w przypadku TNC tą rolę pełni przewód ochronno-neutralny. W przypadku zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego w takiej instalacji przewód PEN zostałby rozłączony, a jest to niedopuszczalne. Takie instalacje występują w starszych budynkach. Od wielu lat nie powinny być już wykonywane. Co więc zrobić w przypadku instalacji TNC? Najlepszym rozwiązaniem byłaby wymiana instalacji. Instalacja w układzie TNC jest zazwyczaj dwużyłowa, a TNS czy TT trzyżyłowa. Z tego powodu konieczna jest wymiana oprzewodowania na trzyżyłowe. Takie rozwiązanie jest oczywiście kosztowne i wymaga czasu. Można jednak zastosować np. gniazda, zasilacze lub wtyczki z wbudowanymi wyłącznikami różnicowo-prądowymi. W takich urządzeniach zostaje rozdzielony przewód ochronno-neutralny, dzięki czemu przewód ochronny nie jest przerywany. Nie mamy już wtedy układu sieci TNC, a TNCS. Taki sam efekt można zrealizować stosując np. podrozdzielnicę, w której rozdzielamy przewód PEN na PE i N, czyli przewód ochronno-neutralny na ochronny i neutralny, przechodząc na układ TNS. Jak podłączyć wyłącznik różnicowo-prądowy? Na ekranie schemat jednokreskowy. Typowy sposób podłączenia różnicówki w rozdzielnicy. A jak to zrealizować w praktyce? Przewody ochronne obwodów odbiorczych podłączam do szyny PE. Najpierw należy zwrócić uwagę na położenie toru N. W różnych modelach może być po prawej lub lewej stronie. Od góry do pola oznaczonego N podłączam wejściowy przewód neutralny. Przewód fazowy do drugiego górnego zacisku dla jednofazowego lub trzech górnych dla trzyfazowego wyłącznika różnicowo-prądowego. Dolne zaciski to wyjścia. Przewody fazowe można połączyć szyną grzebieniową lub przewodami z wyłącznikami nadprądowymi. Należy tu zwrócić uwagę na przewód neutralny. Wyjście neutralne z różnicówki łączę ze złączką, do której podłączę przewody neutralne odbiorników. Przewody fazowe odbiorników podłączam do zacisków wyłączników nadprądowych. Jak sprawdzić, czy wyłącznik różnicowo-prądowy działa prawidłowo? W domowych warunkach, czyli bez odpowiedniego miernika, najprościej korzystać z przycisku test na wyłączniku. Omawiałem to przy okazji budowy wyłącznika różnicowo-prądowego. Można też skorzystać z prostych testerów za kilkadziesiąt złotych. Jeśli po naciśnięciu przycisku wyłącznik różnicowo-prądowy zadziała i rozłączy obwód, teoretycznie działa. W przypadku testerów do gniazda i różnicówki typu AC może być konieczność podłączenia testera odwrotnie, np. w gnieździe podwójnym do drugiego gniazda. W obu przypadkach nie będziemy jednak wiedzieli, jaki jest prąd różnicowy i jaki czas zadziałania. Do pomiaru tych parametrów możemy użyć specjalnego miernika. Ten miernik występował już w filmie o impedancji pętli zwarcia. Pozwala na test prądu różnicowego zadziałania oraz czasu zadziałania dla różnych krotności prądu różnicowego. Krotności też już były, pokazywałem je przy okazji charakterystyk różnicowo-prądowych. Na mierniku wybieram typ A oraz prąd różnicowy wyłącznika 30 mA i wykonuję pierwszy test. Prąd różnicowy zadziałania. Na wyświetlaczu wynik 24 mA. Przy takim prądzie różnicowym wyłącznik zadziałał. Jest to więcej niż połowa i mniej niż wartość prądu różnicowego nominalnego wyłącznika różnicowo-prądowego, czyli OK. Następnie test automatyczny.
Po każdym z kolejnych testów muszę podnieść dźwignię różnicówki. Na wyświetlaczu widać, jakie są aktualnie wykonywane testy, a na koniec możemy przeglądać wyniki. Dla połowy prądu różnicowego znamionowego brak zadziałania. Dla jednokrotności 28,14 ms, zależnie od fazy, a dla pięciokrotności 8,13 ms. Wartości te są prawidłowe dla tego wyłącznika różnicowo-prądowego. Podsumujmy. Wyłączniki różnicowo-prądowe mają głównie chronić przed porażeniem. Przed, a nie w trakcie. Zależnie od zastosowania mogą mieć różną czułość, czyli nominalny prąd różnicowy. Niskoczułe mogą chronić także przed pożarem. Podobnie jak wyłączniki nadprądowe, mają charakterystyki prądowo-czasowe. Ze względu na czas działania dzielą się na bezwłoczne, krótkozwłoczne i selektywne. W układzie sieci TNC nie stosuje się wyłączników różnicowo-prądowych ze względu na przewód ochronno-neutralny. Różnicówki możemy i powinniśmy testować zgodnie z wytycznymi producenta, przyciskiem test. Możemy je także sprawdzać testerami, jednak dopiero pomiary miernikiem pokazują czas i prąd zadziałania, co pozwala ocenić sprawność wyłącznika różnicowo-prądowego. Pamiętajcie, że żadne zabezpieczenie nie jest w 100% skuteczne. Przy jakichkolwiek pracach pod napięciem należy zachować szczególną ostrożność oraz ograniczone zaufanie do zabezpieczeń. Jeśli macie pytania lub uwagi, zapraszam do komentowania. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę łapkę w górę i zapraszam do subskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.